Pierwszeństwo dajemy królewskiej dyscyplinie. Za nami już dwa turnieje w szachach klasycznych. Pierwszy zakończył się wygraną Michała Bęsia. W zestawieniu kobiet najlepsza była Magdalena Pawicka. Wśród seniorów starszych wygrał Władysław Haraza. Najlepszym juniorem Jan Kosior, a pierwszym liderem klasyfikacji generalnej niepełnosprawnych został Piotr Jagieła. Drugi turniej zakończył się zwycięstwem Aleksandra Jankowskiego i to on został liderem całych zmagań. U kobiet triumf Kornelii Paluch, która objęła prowadzenie w generalce. Drugi turniej należał też do Piotra Jagieły w grupie seniorów starszych i, uwaga, niepełnosprawnych. To on lideruje teraz obu klasyfikacjom. Jeszcze juniorzy. Drugie zmagania padły łupem Kornelii Paluch, która po dwóch turniejach otwiera tę klasyfikację zbiorczą. Od klasycznych szachów przechodzimy do szybkich. Tu zainteresowanie rywalizacją nieco mniejsze. Mamy nadzieję, że wraz z przebiegiem zmagań będzie dochodzić nowe grono startujących. W każdym razie pierwszy turniej w poszczególnych grupach zakończył się kolejno zwycięstwami Łukasza Szczepaniaka, Jerzego Kubienia, Radosława Dytmana i Gwidona Zajączkowskiego. Do boju wstąpili już badmintoniści, a ta dyscyplina w ramach otwartych mistrzostw Wrocławia oznacza zmagania stolicy regionu i Milicza, czyli dwóch bardzo mocnych ośrodków. I zaczęło się od podziału zwycięstw. Grupę Młodzika wygrywali Martyna Tatarek i Maciej Wójcik. Juniorów Agnieszka Skowron oraz Krystian Jakubowski. Przyszedł czas na seniorów. Najwięcej powodów do radości po pierwszym turnieju mają Magdalena Lubońska i Kacper Waligura oraz Joanna Śliwa i Robert Figiel. Gratulujemy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pierwsze w sezonie zmagania na ergometrze wioślarskim. W szranki stanęło grubo ponad 100 zawodników. Rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach wiekowych i w podziale na płeć. Wśród najmłodszych z rocznika 2003 i jeszcze młodszych zwyciężali Alicja Włosińska i Filip Michalski. Najlepsze czasy pośród juniorów uzyskali Malwina Juniak i Karol Gocyka. Kategorie do lat 19 wygrali Anna Muniak, Jakub Szymerowski i Bartłomiej Dżuniński. Na koniec jeszcze najstarsi, tu wygrana Dariusza Stefanowskiego. Kolejna kronika OMW 1 marca. Zapraszamy, sprawdzimy m.in. jak spisują się nasi szachiści.